wieczór, w którym właściwie stawiamy karty, trochę gadamy, trochę śmiejemy się, trochę poważnie mówimy, trochę mniej poważnie mówimy. Ogólnie mówimy o nas. Mówimy o tym, w jaki sposób polepszyć trochę nasz stan emocjonalny, w jaki sposób odnieść sukces, w jaki sposób iść po to, żeby odnaleźć siebie samego, czy w ogóle iść. Zadajemy sobie dziesiątki pytań i próbujemy na nie odpowiedzieć. Te pytania dotyczą przede wszystkim nas samych. Są to pytania egzystencjalne, ale są to też najmądrzejsze pytania, jakie można zadać. Pytanie o miłość, pytania o to, czy znajdę drugiego partnera, czy partner do mnie wróci, czy partnerka do mnie wróci, w jaki sposób będzie układał się związek, w jaki sposób będę się ja realizować, w jaki sposób my będziemy się realizować. To wszystko gdzieś wokoło nas tworzy nasze własne życie, strukturę naszego własnego życia. Jakże ważną i jak bardzo odczuwalną, jeśli takiej struktury nie potrafimy stworzyć. Mówimy bardzo często też tutaj w programach o możliwości porozumiewania się, o możliwości dochodzenia do człowieka, o możliwości dochodzenia do samego siebie, o umiejętności zadawania pytań, o tym, że jesteśmy ludźmi i to życie jest bardzo krótkie. Nikt nie ma patentu na długowieczność, nikt nie ma patentu na to, żeby być nieśmiertelnym, że skoro jesteśmy tutaj raz i przez dość krótki czas, to dobrze, żeby nauczyć się zatrzymywać czas, dobrze, żeby nauczyć się żyć chwilą tu i teraz, dobrze, żeby rozpatrywać ten czas w bardzo, bardzo odważnym systemie naszej wartości, w takim, w którym czujemy się bezpiecznie, w którym nie boimy się prawdy, w którym nie handlujemy prawdą. Także witam Państwa jeszcze raz bardzo, ale to bardzo serdecznie w dzisiejszym programie. Wszelkie pozostałe informacje, one będą się ukazywać gdzieś tam na belce. Numery będą informacje o taryfie ezomowej, o tym, w jaki sposób, jakie są różnice połączeń, co to w ogóle jest, gdzie to zamówić i tak dalej. Te informacje będą gdzieś tam cały czas będą Państwo mogli je odczytać. Będą Państwo też te ezomowe mogli zamówić, kto często korzysta z systemów wróżebnych, to zamówienie czegoś takiego z całą pewnością jest bardzo fajne i bardzo korzystne. Ale mamy połączenie. Halo? Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Rodzinie, mam do pytanie, w trakcie poszukiwania. Halo? Słyszę. Słyszymy Pani, coś bardzo wielkie zakłócenia były. Także czasami, jak trudne są początki, to później jest łatwiej. No cóż, poczekamy jeszcze. Bardzo serdecznie zapraszam. Może drugi raz Pani się uda. Tak jak powiedziałem na samym początku, w programach ezoterycznych traktujemy człowieka, nas, mnie i Was, traktujemy jako, no, traktuję właściwie jako coś nadzwyczajnego, jako kogoś bardzo wyjątkowego, coś w sensie energii, którą człowiek niesie. I taka energia ma swoje własne, indywidualne, niepowtarzalne kolory, te osobowości są niepowtarzalne. Spotykanie Was codziennie tutaj na linii, na osobistej linii czy na osobistych spotkaniach jest czymś bardzo wyjątkowym, czymś co dla mnie daje akurat możliwość obserwacji drugiego człowieka, możliwość wynoszenia dla samego siebie z kart. Państwo pytają bardzo często o co innego. Ja sobie obserwuję przy okazji zupełnie co innego, zupełnie inną drogę. Państwo o tą drogę nie pytają, bo dla Państwa są to rzeczy oczywiste, które ja sobie gdzieś tam na boczku wyczytam, a które są takie, a nie inne. I jedno, co wszystkich nas łączy, wszystkich ludzi, którzy się spotykamy na drodze ezoterycznej, to jest fakt, że chcemy czegoś więcej,
że wiemy, że coś więcej istnieje, wiemy, że za tym lustrem, wiemy, że są różne rodzaje szczęścia i wiemy, że coś za tym lustrem jest i jeżeli jest, to z całą pewnością może stworzyć dla nas stałe poczucie szczęścia, a to oznacza, że nie będziemy czuć się szczęśliwi, tylko będziemy szczęśliwymi ludźmi. To, co nas łączy, to też droga. Każdy ma swoją własną drogę. To, co nas łączy, to łączy nas wiara. Wiara w to, że gdzieś tam jest głęboko, powiedziałbym, nie głęboko, tylko wysoko, gdzieś tam jest ukryta potężna energia, energia twórcza, zwana wyższym ja, zwana energią boską, zwana Bogiem, Allahem i tak dalej, w zależności od różnych kultur, różnych religii. Jedne, co wspólne, to wszyscy dostrzegli, że coś tam jest, że coś tak zbawczego i coś tak wielkiego istnieje. I tu niezależnie, czy ktoś jest Mahomet z powiedziałbym z islamu, czy ktoś jest z jakiegokolwiek innego odłamu religijnego czy filozoficznego, każdy jeden powie, że istnieje nad człowiekiem siła wyższa. Ci w drodze ezoterycznej, którzy wybieramy się idąc drogą ezoteryczną, to są to ludzie, którzy odważyli się powiedzieć trochę więcej, odważyli się powiedzieć, że my mamy dostęp do tej siły. My mamy dostęp do tego, żeby korzystać z łaski Bożej, korzystać z mądrości wyższego, korzystać z wyższego ja. Ta droga ezoteryczna, ona mówi, w jaki sposób bardzo często korzystać z niej. Jak utworzyć w swoim własnym życiu drogę cudów i jak iść tą drogą. Ale mamy połączenie. Halo? Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Teraz się udało. No dobrze. Panie rodzinie, mam pytanie związane z pracą mojego męża. Ja tak pana męczę o tą pracę. Może w tej chwili słucha. Czy on w najbliższym czasie ma możliwość znaleźć dla siebie jakieś zajęcie? A gdzie jest mąż? A mąż jest w tej chwili w domu. A w domu znaczy gdzie? W Polsce czy za granicą? W Polsce. Tak, siedzi właśnie i słucha. Siedzi i słucha. Tak, ale to co, za ucho pani wzięła, zaprowadziła na kanapę i powiedziała, siedź, słuchaj. Zaraz, rody, siedź, słuchaj. Proszę pani, powiem pani tak, mąż siedzi w kartach. No i siedzi w kartach, to widzi pani, zamotała mnie pani. Mąż jest w kartach, które mówią, że obawia się, że na dzień dzisiejszy wymogi, że nie ma wymogów i kwalifikacji, że trzeba było podnieść jakieś kwalifikacje i wymagania i dlatego też takiej pracy, tą, którą mógłby w zasięgu ręki mieć, to nie ma kwalifikacji do otrzymania tej pracy. Nie spełnia wymogom i to jest jego takie podstawowe zmartwienie. Natomiast karty mówią, że około miesiąca czasu dostanie taką pracę. Przepraszam, mąż jest marynarzem. Czy w tym zawodzie znajdzie coś? No ja mówię, około miesiąca czasu dostanie zupełnie coś nowego, coś, co sprawi, powiedziałbym, taką nową szansę. Miesiąc czasu. Aha. Miesiąc czasu. Trudno mi powiedzieć, czy to będzie rejs, czy to będzie jakaś forma pracy, ale coś, co będzie bardzo zadowalające. Mhm. Ale nie może pan stwierdzić, czy to będzie praca właśnie na morzu? Nie mogę, proszę pani, nie. Bo to jest kwestia, ja zatrzymałem karty na tym etapie, żeby nie prowokować i żeby nie, jakoś tam nie kreować państwa losu i tą szansę trzeba wziąć. Ona dwa razy przyjdzie do nas, natomiast trzeba ją wziąć. Mówię, około miesiąca czasu. Około miesiąca. Mhm. No to super by było. I jeszcze pytanie związane z tym, z taką moją właśnie tutaj taką działalnością, to znaczy działalnością, może chcę wynająć mieszkanie na sezon letni. Czy ja będę miała klientów? Co pani będzie robić? Mąż słucha. To jest program ezoteryczny. Słucham? Chodzi o wynajem. No okej, okay, no. Mnie pan zamotał. No okej, okay, no rozumiem panią, no. No wiadomo. Właśnie nie wiadomo, czy ja będę miała klientów. I od kiedy tak? Czy w ogóle, czy to dobry pomysł, czy... W
sumie będzie pani miała. Karty mówią, że około czterech tygodni, ale że będzie pani miała. Aha. No. Czyli to będzie dobre, tak? Jakieś tak, pieniądze z tego będą? Tak, tak. Może nie będą to jakieś ogromne pieniądze, ale pieniądze z tego będą. Aha. I panie rodzinie, jeszcze niech mi pan powie o tego, pytam się też o tego starszego syna. On tam jest za granicą i tak też nie może tej pracy znaleźć i tak... Tak się też tym wszystkim miota. Czy będzie coś miał? Jakiego tam te losy się potoczą? Losy ma bardzo podobne myślenie do taty. No, to syn. Bardzo podobne. Też próbuje się tam uczyć, próbuje jakieś kursy robić. Syn w pewnym momencie będzie chciał zjeżdżać do Polski. Ale na stałe czy tak w odwiedziny? Trudno mi powiedzieć. Problem z pracą będzie. Ogólnie karty mówią, że znajdzie pracę, ale będzie spory problem z pracą. Tak, bo on tam, no, ten kryzys jednak tam wszystkich tak to... No, spory problem z pracą. Powiem, tylko tyle mogę powiedzieć, że pracę znajdzie, jak będzie chciał, ale będzie to poniżej jakichkolwiek kwalifikacji. Aha. Poniżej jakiejkolwiek takich jego umiejętności, zdolności. Ale mówię, tutaj już jest w kwestii takiej właściwie czeka tylko i wyłącznie na to, że pani zadzwoni do niego i powie, synu, wracaj. Akurat dzisiaj ma urodziny, także rozmawialiśmy z nimi. No. Dlatego tutaj, no mówię, że bardzo, bardzo bliski jest decyzji powrotu do kraju. A on tam ma jeszcze dziewczynę. Czyli... No ma, tutaj wychodzi. No właśnie, jak z nią będzie? Czy oni... Będą razem, czy... Tu karty mówią, że razem będą szli w takim swoim własnym kierunku, że tutaj nie ma, no powiedziałbym, jakiejś rozbieżności, nie było rozbieżności osobistych, były rozbieżności jedynie względem pracy, ale tak, no razem przez jakiś czas jeszcze będą. Jeszcze będą, tak? No to dobrze. No co tam jeszcze, dziewczyna? No, chyba wszystko. To by się dużo trzeba było, ale to pewnie czasu zabrakło. Okay. No nic, serdecznie panu, może nie dziękuję, pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Należy wybrać numer 00, jesteśmy na takiej międzynarodowej centrali. 48, jesteście państwo w Polsce, 22, jesteście państwo w Warszawie, 523, 20, 32, jesteście państwo u mnie tutaj. Jakieś takie anioły się ukazują doradcy. Super fajne dziewczyny, czasami bywa tak, że nie chcecie państwo po prostu rozmawiać na wizji. Ja to rozumiem, aczkolwiek chcę państwu powiedzieć, że po głosie nas nikt nie pozna. Natomiast no przecież nam się tutaj nigdzie nie wyświetla państwa numer osobisty. A problemy, chcę państwu powiedzieć, że wszyscy mamy takie same, bo każdy z nas potrzebuje miłości, ma potrzebę miłości, ma potrzebę poczucia bezpieczeństwa, ma potrzebę spełnienia partnerskiego, ma potrzebę realizacji, czy to zawodowej, czy to osobistej. Dlaczego te problemy są takie same? Bowiem jesteśmy tacy samymi ludźmi. Ani ja, ani ty, ani żaden inny człowiek, jeden od drugiego w swoich własnych dążeniach niewiele się różni. Niewiele się różni. Czasami wybiera jedną dziedzinę i ta dziedzina jest jego całym światem. Natomiast w swoich dążeniach, tak jak powiedziałem, nie różni się wiele od każdego z nas. Dlatego też bardzo często w tym programie powtarzam, że jeżeli chcesz być szczęśliwym, to szczęście jest w zasięgu twojej dłoni, bo jesteś takim samym człowiekiem jak ja. Witam państwa po przerwie. Witam bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Rodi. Jestem wróżbitą. Spędzam z państwem trochę czasu. Tak jak powiedziałem, trochę czasu ezoterycznego. Czasu wyłącznie dla nas. Czasu wyłącznie dla mnie, wyłącznie dla ciebie. Ten czas dzisiaj, w piątek, on jest czasem wyselekcjonowany. Dzisiaj masz prawo poczuć się trochę inaczej. Masz prawo poczuć się... Dajmy na to wyjątkowo tylko na taki sposób, na jaki chcesz się poczuć. Jeśli czujesz się wyjątkową osobą, to możesz się poczuć w sposób naprawdę wyjątkowy. Można powiedzieć, że obniżyć swoje własne loty i powiedzieć, a ja tam nie jestem żaden wyjątkowy.
jak się ma pan czuć wyjątkowo, jak czuje się na przykład tak bardzo źle, albo jak mi się chce płakać. Ale bardzo często wtedy się uśmiecham sam do siebie, jeżeli słyszę takie słowa, bo wtedy w wyjątkowy sposób czujesz się źle i w wyjątkowy sposób odczuwasz wtedy też samego siebie i w wyjątkowy sposób chcesz płakać. Twoje łzy wtedy też będą wyjątkowe i możesz zaprzeczyć temu wszystkiemu, ale jako jesteś jedynym człowiekiem na tej ziemi. Wszyscy inni uczestniczą w twoim własnym świecie, ale to twój świat. Jeśli zamkniesz oczy, ten świat zniknie. Żyjesz tak naprawdę bardzo krótko. Jak żyjesz? Jakie to życie jest? Nie mówię o życiu materialnym, mówię o życiu duchowym, wewnętrznym, emocjonalnym. Jakie to życie jest? W dużej mierze zależy od ciebie. Czasami nam się chce tworzyć to życie, czasami w sposób leniwy nam się nie chce tworzyć. Czasami jesteśmy świadomi samego siebie, świadomi tego, naszych wyborów, nawet jeżeli one są bolesne, nawet jeżeli dotykają boleśnie innych ludzi, to tak naprawdę mamy bardzo mało możliwości wpływania na życie innych ludzi, ale mamy przeogromne możliwości wpływania na swoje własne życie i na swój własny stan emocjonalny, na swój własny stan duchowy. A po pewnym czasie, jeżeli ten stan będzie stanem takim bardzo fajnym, bardzo cichym, subtelnym, bardzo takim wyciszonym, to stanie się on częścią nas i wtedy my sami staniemy się wyciszonymi, takimi subtelnymi, bardzo delikatnymi ludźmi. Stawiał karty, trochę opowiadał o tych kartach. Będę pokazywał, w jaki sposób te karty się układają. Może mniej będę się przychylał do znaczeń tych kart. Tym się zajmują inni w innych programach. Aczkolwiek nad niektórymi kartami, w niektórych układach zawsze się pochylam. Zawsze staram się coś z nich wyłuskać. Dziękuję ślicznie. One ze sobą współgrają lub nie współgrają. I coś, co nie gra w układzie, jest bardzo często kluczem do rozwiązania na przykład problemu, kluczem do rozwiązania czegoś, co nas dręczy. Tak też, powracając do tego, o czym mówiłem przed przerwą, że każdy z nas ma prawo do tego, żeby być osobą spokojną, żeby być osobą wyciszoną, żeby być osobą szczęśliwą. Żeby w sposób spokojny usiąść sobie i w sposób bardzo spokojny porozmawiać, przykład z Najwyższym, żeby nie żalić się mu, tylko porozmawiać jak przyjaciel z przyjacielem. Żeby w sposób jasny poprosić go o coś, on zawsze spełni nasze życzenie. Nigdy nie jesteśmy mu nic winni, pamiętajcie, bo to nie w tych kategoriach. Kiedy pójdziemy drogą, odpowiednią drogą do samego siebie, wtedy łapiemy dystans do siebie, łapiemy dystans do rzeczywistości, łapiemy dystans, dokąd chcemy iść, co chcemy zdobywać, lub łapiemy też dystans, dokąd nie chcemy iść, a żeśmy zrobili parę na przykład kroków, pozyskaliśmy na przykład parę metrów w naszym życiu i patrzymy, że idąc tą drogą, nigdzie nie dojdziemy i możemy powiedzieć, szkoda naszego czasu, szkoda też czasu innych. Wtedy zawracamy. Ci inni, którzy zaczęli z nami w jakiś sposób podążać, mogą powiedzieć, to po co zaczęliśmy w tą stronę iść. Człowiek jest tylko człowiekiem, ma prawo się mylić, ma prawo zatrzymywać się. Lepiej szybka decyzja od zła, a niczym spóźniona dobra. Dlatego też warto, ale to jeszcze raz warto zatrzymywać się nad sobą, warto łapać do siebie dystans, warto szukać naszej drogi. Kiedy oglądacie Państwo programy ezoteryczne, kiedy bierzecie Państwo książki do ręki, kiedy słuchacie Państwo, którędy
powiedziałbym, tych wszystkich rad. Możecie w pewnym momencie poczuć się, jakbyście byli na jednym wielkim jarmarku, że my wszyscy mówimy tak o tym szczęściu, o tym dążeniu, o tym, powiedziałbym, o tym świecie, jak takie papugi nad wami stoimy, nad tobą gdzieś stoimy i każda z nas mówi, idź tędy, popycha nas, nie rób tego, albo rób to i tak dalej mówi i kracze, tak jakbyśmy próbowali ściągnąć waszą uwagę. Możecie mieć państwo takie odczucie, ja wiem. I wtedy się gubimy. Wtedy myślimy, no tak, on poszedł tędy i ciekawe, gdzie doszedł. A ta poszła tędy i ciekawe, gdzie doszła. Ta mówi, idź tędy, co mi to da? I zadajemy sobie dziesiątki pytań, po czym, załóżmy, kończy się jeden, drugi program, kończy się jedna książka, jeden rozdział, drugi, trzeci. Każdy mówi o szczęśliwości tego świata, o szczęśliwości świata duchowego, o tym, że można być szczęśliwym, można stworzyć fajny związek z samym sobą i związek z partnerem, z życiem i tak dalej. I co? I nic. Rano wstajemy. Każdy z nas wykona jakiś tam rytuał. Jeden rytuał polega na tym, że ledwo, załóżmy, ledwo widzimy na oczach, gdzieś tam idziemy i włączamy ten czajnik na przykład na kawę. Inni szukają papierosa, jeszcze inni gdzieś tam czym prędzej idą pod prysznic. Każdy ma swoje czynności poranne. Bardzo fajne, gdyby nagrywać fajne programy, to z czynności porannych. I zapominamy o tym, co było wieczorem, gdzie te nasze wyższe wartości się znalazły. Biegniemy do pracy i zajmujemy się schematem dnia codziennego. Ale mamy połączenie. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chciałam zadać takie pytanie, jakby pan mógł zerknąć w karty. W najbliższym okresie czasu, to znaczy tak do kilku lat, jak będzie wyglądało moje życie osobiste? Czy spotkam osobę, z którą założę rodzinę? No i pod tym kątem, jak to będzie wszystko wyglądało? Najbliższych kilku to ilu? No to powiedzmy do 3 lat. 3 lata, tak? Dobrze. Powiem pani tak, karty mówią, że spotka pani takiego kogoś, natomiast no, nie określają ani kiedy. Natomiast problemem w tym wszystkim będzie to, że ten mężczyzna będzie spoza miejsca pani zamieszkania. Albo pani będzie spoza miejsca jego zamieszkania, co na jedno wychodzi oczywiście. Bawię się słowami w tym momencie. Natomiast z całą pewnością spotka pani tego kogoś. Nie widzę tutaj rodziny, nie widzę związku. Znaczy związku takiego legalnego, ale taki mężczyzna ku radości pani będzie istniał w pani życiu. Mówię, jedyną przeszkodą, jako los wyrzuci dla pani, będzie przeszkoda spoza miejsca zamieszkania. Tu jest karta tyranii, będzie złość przy tym wszystkim, ale taki mężczyzna zaistnieje. Ale to nie będzie osoba, z którą ja założę rodzinę? Proszę pani, trudno mi powiedzieć, bo to są już dalsze karty, natomiast tutaj jest taki bardzo bliski i taki przyjaźni. Natomiast jak karty z boku, ogląda pani trochę telewizję? Tak. Pokażę pani karty z boku, które wyrzuciłem. No to jeszcze należy do tego układu. To karty z boku układają się tak. Trzeba czekać. Trzeba czekać stabilnie. Pani nie lubi, jest pani osobą, no że to żadna kobieta nie lubi, no to dużo mówić. Ostatnie słowo dla kobiety, której trzeba, powinno się mówić, to czekaj. Karty mówią, że niestety przyjdzie pani poczekać około 3 lat, ale już związek legalny i związek formalny ma pani wpisany i rzeczywiście taki będzie. Jedyny problem będzie, w którym miejscu ja będę mieszkać. I o to wy jako para będziecie się potykać. Ale będzie pani w związku legalnym i w związku formalnym. A proszę mi powiedzieć, czy coś wiadomo, w jaki sposób na przykład się poznamy i za jaki okres czasu? Trudno powiedzieć. Ja już o tym mówiłem, że to karty akurat tego nie wyrzucają, bo odcinają panią dzisiaj, bo mówię, że on jest spoza miejsca pani zamieszkania. Tutaj znajdowałaby się ta część, akurat niewypełniona kartami, która by z całą pewnością mówiła o tym, bo tutaj już są karty, które mówią, że się znacie, że jest wam miło, bardzo dobrze razem. Macie jasną sytuację, kierujecie się
się prawdą, kierujecie się, macie jasne sytuacje osobiste w stosunku do samego siebie, czyli będzie to mężczyzna wolny na swój sposób, pani też będzie kobietą wolną na swój sposób, bo po związku rzeczywiście. Ale niezwiązana, i natomiast no jak najbardziej. A czy coś więcej na temat tego mężczyzny, co to będzie za mężczyzna i czy on będzie miał jakieś przeszłe obciążenia z poprzednich związków? Co to znaczy obciążenia? No nie wiem, jakieś sprawy nierozwiązane, czy na przykład dzieci na utrzymaniu. A to by pani przeszkadzało? No chciałabym wiedzieć. A przeszkadzałoby to pani? No być może. Ale tak czy nie? No tak. No okej, ma pani prawo wyboru. Tylko może pani siedzieć jak księżniczka na grochu, długo i wesoło, i nie wyczuwać, że to groch jest. Ale powiem pani tak, no pani prawo, pani życie. Karty mówią, że nie będzie pani miała nic do gadania przy tym mężczyźnie. Osoba, którą znam, czy dopiero pozna? Pani ją pozna. Natomiast mówię, jest to mężczyzna, który w ogóle się nie będzie pani widzimisię w stosunku do pani życia przyjmował. Będzie to dość charyzmatyczna osoba, dość, powiedziałbym, takiego twardego charakteru i wszelkiego rodzaju takie filozofie życiowe będzie pani mogła sobie schować dla siebie dzisiaj, a później one w ogóle przestaną być istotne, bo karty mówią tak, że dla pani i dla niego pani jemu będzie odpowiadała, a on będzie dla pani odpowiadał, czyli wszystko, co przyniesie ze sobą, będzie mało istotne w tym wszystkim. Czyli to będzie związek szczęśliwy później? Będzie to bardzo dobry związek, tak. Jedyny problem, który będzie wykazany w tym, będzie to problem, gdzie ten związek ma się realizować. Czy w pani miejscu zamieszkania, czy w jego miejscu zamieszkania. I to będzie jedyny problem. Natomiast jako związek, jako człowiek w stosunku do pani, pani do niego będziecie sobie bardzo dobrze, bardzo będziecie sobie pasowali. Czyli no, wszelkiego rodzaju pytania, skoro tu pani będzie zadowolona, to znaczy, że będzie spełniał najprawdopodobniej wszelkie pani oczekiwania. Natomiast tak jak widzę po kartach, to ten mężczyzna właściwie się nie będzie tym przejmował. Podejdzie do pani tak jak, jakby to pani powiedzieć, jest to człowiek, który zarządza czynnikiem ludzkim w życiu i jeżeli nie widzi formy sprzeciwu, takiego rozdrabniania, to jest tak, że nie. No, nauczy się pani bardzo szybko, że dzisiaj to, co dla pani jest ważne, nie będzie w ogóle miało żadnego znaczenia. Rozumiem. A ewentualnie jeszcze jak będzie wyglądało moje życie zawodowe pod względem, czy na najbliższe kilka lat, tak do 3 lat, czy coś się zmieni, jak to ewentualnie będzie wyglądało? Nie ma to zmian. Jeżeli takowe będą, to tylko na lepsze. Czyli nic się nie trzeba bać, że coś będzie na gorzej? Nie, na pewno nie. Na pewno nie. To jest karty akurat, które wyrzuciłem, są kartami umocnienia sytuacji zawodowej i sytuacji materialnej w pani życiu. Dlatego jeszcze raz powtarzam, jeżeli tak, to tylko na lepsze. A jest jakaś zmiana w ogóle firmy, czy raczej w tej co? Nie, proszę pani, trudno mi powiedzieć, czy będzie to zmiana firmy, czy nie wiadomo co mogłoby się wydarzyć tam, to jakby to pani powiedzieć, los szykuje pani, jeżeli zmiany, to zmiany na lepsze, o tak. Czyli w sferze prywatnej i zawodowej, tak? Nie, w sferze zawodowej, w sferze prywatnej też, aczkolwiek no to tutaj akurat będzie skąd z innej półki po prostu szło. Rozumiem. Dobrze, dziękuję. Bardzo proszę. Dobranoc. Wszystkiego dobrego, dobranoc. Zatrzymam się chwilę przy tym układzie. Ten układ jest układem takim dosyć przejrzystym, mówiącym o tym, że to, na co czekaniesz, przyniesie mężczyzna, wypełni słońcem życie kobiety. Natomiast jeżeli kładziemy karty tarota, to musimy wiedzieć, co to są wierzchnie karty, a co są dolne karty. W starym systemie wróżenia, powiedziałbym takim babcinym, w babcinnych systemach wróżebnych, było bardzo częste powiedzenie, dojdzie do, powiedziałbym, takiego całkowitego spełnienia
pani w związku, to będzie pani się bała, czy pani się spełni, czy ten ktoś odejdzie, czy ten ktoś nie odejdzie. Zamieni pani jeden lęk, lęk przed dalszym byciem nieszczęśliwy, na drugi lęk, że te moje szczęście zaraz ucieknę, te moje szczęście jest chwilowe. Umiejętność bycia nieszczęśliwą jest umiejętnością bardzo trudną, a tyle energii my, ludzie, potrafimy poświęcić dla siebie samego, żeby być nieszczęśliwym. Umiejętność bycia szczęśliwym człowiekiem jest umiejętnością łatwą, frywolną, miłą, sympatyczną, ale my jakoś tak, no, śmieją się tylko głupi, tak, odmawiamy sobie spontaniczności, frywolności, takiego lekkiego życia, powiedziałbym, całkowicie sympatycznego przez nas samych. To nam w jakimś tam wieku nie przystoi, tak czy inaczej. Dlatego jeszcze raz, pani Iwonko, niech pani nie idzie tą drogą jako nieszczęśliwa kobieta, bo jednego demona zamieni pani na drugiego. Nie mówię to dlatego, że chcę panią przestrzec. Ja mówię to z doświadczenia. Mówię to z doświadczenia z dnia codziennego, z codziennych kontaktów przez telefon, z codziennych kontaktów w wizytach, z codziennych kontaktów z państwem, bo przecież pracuję zawodowo jako wróżbita, że wcześniej państwo przychodzą, mówią, no byłam sama, poznałam go, jestem szczęśliwa, jak jesteśmy razem, ale już będąc razem, tak boję się, że go stracę, tak boję się, że on gdzieś, jak go nie ma, że on być może nie wróci, być może jest z kimś innym, tak boję się, tak boję się, tak boję się. I z reguły później szukamy potwierdzeń tego, co jest w nas. Pani szuka w życiu potwierdzeń, potrafi pani wyliczyć, dlaczego pani jest nieszczęśliwa. I znalazła pani, znajdzie pani te potwierdzenia. Kobieta w związku, w którym, do którego doszła, będąc, załóżmy, jakoś tak trochę nieszczęśliwa, zamieni, mówię, demona jednego na drugiego. To oczywiście jest duża rola mężczyzny, który powinien zauważyć, że dziewczyna się boi. Powinien ją uspokoić, powinien powiedzieć ją, że będzie przy niej, że zostanie przy niej, powinien jej zabrać ten lęk. Nie do końca sprawujemy się jak mężczyźni tacy z krwi i kości. My nie jesteśmy ideałami, ale mówię, nie zamieniajmy demona z jednego na drugiego, bo też sobie z tym nie poradzimy. Zobaczmy. Spójrzcie państwo, karty dokładnie potwierdzają to, co mówię. Jest pani w środowisku, w którym znajduje się mężczyzna. Karty mówią, że ten mężczyzna rzeczywiście odmieniłby pani całkowicie życie. Wstałaby pani niemalże z grobu. Czyli no, karty potwierdzają to, co pani pisze, że jest pani osobą nieszczęśliwą. Co pani robi? Zamyka się w domu. Czyli ktoś, kto puka, on się nie dopuka, on się wręcz ze złości. Karty mówią, żeby pani wyszła spoza własnego domu. I rzeczywiście no, kapłanka przy czwórce mieczy, kapłanka w ukryciu. Powiem pani tak, pani Iwono, to nie dość, że pani się zamknie w swoim własnym domu i mężczyzna będzie w środowisku, będzie ono, nie to, że w szansie, tylko on będzie blisko pani, że mógłby obok pani być. Natomiast karty mówią, że nie, że uzna pani, że pani się tak wyizoluje i tak się schowa, że do takiego związku nie dojdzie. Do takiego związku nie dojdzie. Natomiast chcę pani powiedzieć, że to będzie czas, nie będzie czas stały. Karty mówią, że prędzej czy później założy pani rodzinę i będzie pani, ogólnie będzie pani w rodzinie. Tutaj karty potwierdzają jak najbardziej. Będzie pani przy domu, coś tam przy domu będziecie remontować i założy pani dość szczęśliwą rodzinę. Niemniej jednak, mogłaby pani zrobić to już teraz. No, mogłaby pani zrobić to już teraz. Kapłanka jest wierna. Zobaczcie państwo na te dwie karty. Które chciałem państwu pokazać, nie wiem, chyba tak to pokażę. Tu jest kapłanka, co ona robi? Ona siedzi i myśli.
kieruje się intuicją, jak najbardziej. No, kapłanki są dobre do stawiania kart, no bo to w samotności żyją. Kapłanka przy czwórce mieczy. Co ten mężczyzna tu robi? W czwórce mieczy leży. Czy on wykonuje jakikolwiek ruch? Nie. On żadnego ruchu nie wykonuje. On się wyizolował. Czyli ta kobieta się po prostu wyizoluje. Schowa się. Kapłanka mówi, że powodem tego schowania będzie jej wnętrze, ale będzie też poświęcenie dla siebie samej. Oto ja, nieszczęśliwa, samotna, smutna i temu podobne. Można, pani Iwonko, można, tylko to skrajna głupota. Jeszcze raz mówię, że wszystkie prawdy, które pani w sobie dzisiaj niesie, są głupie, niepotrzebne i powinna pani je wyrzucić do kosza. Ja wiem, że dzisiaj one są pani wartością najwyższą, ale jest pani, właśnie tak jak powiedziałem wcześniej, uznała pani, że bierność jest, jest środkiem do życia. Nie, proszę panią, bierność nie jest środkiem do życia. Bierność jest środkiem tylko i wyłącznie do głupiego tłumaczenia swojej własnej nieudolności. Dlatego jeszcze raz pani powtarzam, mężczyzna jest w pani środowisku, on nie jest w zasięgu pani ręki, on jest w pani środowisku, co więcej karty mówią, że bardzo, bardzo on inaczej panią postrzega niż pani siebie i on bardzo by chciał się zbliżyć do pani, natomiast no jak do kapłanki w czwórce mieczy się zbliżyć, nie ma jak. Ale ktoś się widać przebije, bo w przyszłości będzie zupełnie inna dziewczyna i zupełnie inna sytuacja. Ale mamy połączenie, halo? Dobry wieczór, panie rodzinie. Mówi Donata. Mhm. Pozdrawiam serdecznie. Witam panie Donata. Panie rodzinie, proszę mi pomóc. Mhm. Podjęłam dwie zamiany mieszkania. I chciałam zapytać, czy to jest dobra decyzja, bo już czuję, że to jest czas na zamianę. Nie, to nie jest dobra decyzja. Proszę? To nie jest dobra decyzja. Nie? Nie. A co, inaczej pani karty powiedziały? Nie, nie mówiły mi nic. Dzwonię do pana, żeby pan mi powiedział. Natomiast no, chcę pani powiedzieć, że to nie jest decyzja zła, to jest decyzja, która z początku wydawałaby się sukcesem, że najwyższy czas jakiegoś takiego zabezpieczenia, ale ona po zmianie tej płaszczyzny, która u pani dzisiaj jest, być może nie jest to czas na to, przyniesie dla pani zubożenie, przyniesie zubożenie materialne przede wszystkim. To znaczy? No, straci pani na tym. Tak? Mhm. Ale ja już czuję, że w tym mieszkaniu nie chcę mieszkać. Ja chcę zmienić swoje życie, chcę zrobić inny krok i chcę zmiany tej mieszkania, bo to mieszkanie mi dużo przypomina. Pani Donato. Tak, słucham. Pyta mnie pani o co innego, a opowiada mnie pani co innego. Dobrze, to znaczy ja podjęłam decyzję najpierw taką, że to jest pierwsze mieszkanie, no, a później chcę robić dalsze kroki. Dlatego też powtarzam, że te kroki, które pani podjęła, przyniosą pani zubożenie materialne na dzień dzisiejszy. Po wisielcu, czyli po błędzie, zubożenie materialne. Dlatego też powiem tak. To co mam zrobić? Przeczekać, spróbować podjąć decyzję w innym czasie, w innym momencie, w innej konstrukcji. Coś trzeba przy tym zmienić. Coś może po prostu przenieść to w inny czas, inaczej skonstruować. No, inaczej do tego podejść po prostu. Ale panie rodzinie, ale czy może pan zobaczyć w kartach, kiedy mógłby przyjść taki czas, gdzie by była lepsza sytuacja, to znaczy, żeby nie byłoby tego, żeby było pozytywnie dla mnie. Decyzję trzeba podjąć w zimie, a wykonać ją w przyszłym roku w miesiącu lipcu. Mhm. Mhm. Rozumiem. Co chciałam... Aha, a jaki drugi krok mam zrobić, panie rodzinie, bo tak słucham pana, o wszystkim pan tak pięknie mówi i chcę ten krok zrobić w swoim życiu i nic, i tu zaczęłam od mieszkania. Mhm. Teraz muszę się zatrzymać, więc proszę mi dać jakieś tipsy, co mogę zrobić, chociaż już się staram tak podnosić z tego dołka tam. No i bardzo dobrze, to powiem pani tak, ja pani już na samym początku powiedziałem, że to myśmy powinni ustalać, bo ja na samym początku powiedziałem pani Donato, że
nie jest dobrą rzeczą, kiedy ktoś nam mówi jaki, bo to nie mamy prawa... Ale może cokolwiek, jakikolwiek taki... Ale odbiorę pani prawo własności do tego kroku, no. Ale może takie trzy, to ja wybiorę jedno. Już nie jeden, tylko trzy. Nie, w tym sensie, no może ja mniej więcej wiem, no już teraz wiem, że nie, mieszkanie nie należy, okej. Nie, rozumiem. Mieszkanie na razie zostawić w cokolwiek. Zająć się czymś innym. Zająć się czymś innym. Sobą. No najlepiej od siebie jakoś zacząć, bo to jest najlepiej, najlepiej żeby ustalić, jaka jest moja, powiedziałbym, co jest dla mnie potrzebne, no, co jest dla mnie jako dla osoby potrzebne do spełnienia i zacząć to realizować. To jest tak, poszukać w sobie i zrealizować to w rzeczywistości. To ma mieć i jasne odbicie nas samych w rzeczywistości. Co to oznacza? To oznacza, jeżeli pani poszuka w sobie, no dajmy na to... No, jakieś pragnienie, które by pani chciała zmienić, to czym prędzej trzeba to przenieść w rzeczywistość i rozbić te rzeczy, bo może pani powiedzieć, że chciałaby pani, no nie wiem, no jakiegoś zabiegu kosmetycznego, to do zabiegu kosmetycznego i tu zaczyna się prosta drabinka. Do zabiegu kosmetycznego, załóżmy, potrzebna jest określona ilość pieniędzy. Nie mam tych pieniędzy. Ile pieniędzy? Trzeba to rozbić na pół i trzeba ustanowić swojego rodzaju przyjemny biznes plan tworzenia tego, nie z wielkiej ilości, z wielkiej przeszkody, tylko z małych kroczków dojść do określonego celu. Oczywiście tego celu nie musi pani zrealizować, bo po drodze może się wiele rzeczy zmienić, ale wytworzy pani taką wewnętrzną energię, że wreszcie idę w tym kierunku, w którym chcę. Rozumie pani? Tak. Chodzi o to, że to, co pani sobie pomyśli, musi pani odbić i znaleźć, poszukać tego w rzeczywistości, w twardo na ziemi, w rzeczywistości. To nie ma pozostać w sferze kosmosu. Ja rozumiem, ale powiem szczerze, że ja już się tak zagubiłam. No, za dużo kart. Nie, za dużo myśli. Nie kart, bo to już te karty to tam gorące są u pani. Nie, naprawdę, to znaczy, nie, niech mi pan wierzy. No ja nie wierzę pani, nie mogę pani wierzyć, nie. Ja po prostu mam za dużo myśli, a później mówię nie, już nie mam siły. Dlatego jeszcze raz pani Donato, coś malutkiego znaleźć w sobie, co by pani chciała mieć i sięgnąć po spełnienie tego w rzeczywistości. To nie może pozostać w sferze wewnętrznej. To trzeba zrealizować w sferze prawdziwej, w sferze takiej całkowicie namacalnej. Nie trzeba operować ogólnikami. Ogólniki są niedobre. To oznacza, że jeżeli mówimy, chcę być wolnym, co oznacza dla mnie wolność? To jest podstawa. Wolnym znaczy jakim? Chcę mieć wszystko, wszystko znaczy co? Chcę mieć, trzeba całą masę rzeczy, które mam w sobie, żeby to nie była jedna wielka propaganda polityczna, takie nasze wewnętrzne żądanie, tylko trzeba to sprowadzić na zasadzie takiej, że mamy określony budżet i musimy ten budżet zrealizować. I wielkimi czynami nie zrealizujemy tego budżetu. Zrealizujemy ten budżet, bo mamy określony własny potencjał. Oczywiście ten potencjał jest z całą pewnością bardzo mocno obniżony przez nas samych, bo on jest dużo, dużo większy, ale nie zobaczymy, że on jest większy, jeżeli on się będzie cały czas w nas tkwił. To, co jest w nas, to jest w nas. Zostawmy to i idźmy do przodu. I tak jak pani Donato powiedziała, tak jak my wszyscy, musi nastąpić podział. To, co w nas, to, co w świecie, to, co w świecie wewnętrznym, to, co w świecie zewnętrznym. Świat zewnętrzny jest światem statycznym. Świat nasz wewnętrzny i my sami, tworzący ten świat, jest światem czynnym. Ten podział musi nastąpić ze względu na to, że będziemy wiedzieli, w których kierunkach w ogóle iść. I czy możemy to iść? Dlatego jeszcze raz, rozdrobnić problem, porozbijać go na półeczki, na półeczki, na półeczki i zrealizować coś małego, co jest w nas, ale musi to być odbite w świecie rzeczywistym. Jeżeli chcemy, załóżmy, osiągnąć coś wewnętrznie, to przez czynność zewnętrzną. Co to oznacza? Jeżeli chcemy osiągnąć wewnętrzny spokój, na przykład, to jak to odbić w rzeczywistości? No to proste. Musimy zorganizować miejsce do tego, abyśmy mogli usiąść, nie wiem, czy pomedytować, czy wyizolować się,
czy pobyć samemu, czy znaleźć sobie czynność, jak często panie znajdują czynność, bardzo, w której niektóre panie zmywając medytują, niektóre panie sprzątając medytują, niektóre panie kąpiąc się medytują. Różne są sposoby, w których zorganizujemy sobie miejsce i czas, w którym będziemy wprowadzali wewnętrzny nasz spokój, w którym to zajęcie będzie niemalże święte i w którym włożymy całego siebie, ale tylko wtedy, kiedy to pragnienie nasze wewnętrznego spokoju będzie odbite w rzeczywistości. I to jest proste odbicie w rzeczywistości. Każdy podział musi nastąpić, to co w nas i to co na zewnątrz. Jeżeli chcemy pracy, spełniać się w pracy, to musimy jej po prostu fizycznie poszukać i tak dalej, i tak dalej. Nie może to być na zasadzie takiej chcę, a tak naprawdę to nie wiem, co chcę. No, wracam do tych SMS-ów. Nie wiem, ile do przerwy, ale trochę przegadałem. 22, jeszcze zdążę. Pani Wioletta pyta, czy się z kimś zwiążę. Pani Wioletto, karty odpowiadają, że za około 7 lat dopiero. Za około 7 lat pani jest osobą po 3 latach, tak, za około 7 lat aż. Także pani Wioletto, długo. Pani Grażynka 54 pyta, jak sobie poradzi finansowo. No. Pani Wioletto, powiem pani tak. To pani Grażynko, powiem pani tak. Poradzi sobie pani przez pewną znajomość z kobietą. Dobrą znajomość z kobietą, z którą na dzień dzisiejszy utrzymuje pani nieosobiste kontakty, są to kontakty towarzyskie. I ta kobieta pomoże pani nie w tym, ale w następnym, może za 2 lata dojść do sytuacji, w której będzie pani osobą, która w pełnym tego słowa sobie będzie radzić, być może będzie to jakaś dodatkowa praca, jakieś dodatkowe zajęcie, coś w tym rodzaju, ale będzie sobie pani radzić. Na samym początku jeszcze tutaj będzie tego, natomiast od września zacznie się taki mały problem, mały strach, ale poradzi sobie pani, każdy mówi bezwzględnie. Problem finansowy, on nie jest duży i nie będzie duży. Marta, Jarek, czy powinniśmy być razem? Co mówią karty? Pani Marto, ja takie SMS-y z reguły odrzucam ze względu na to, że to są SMS-y pisane złym językiem. Ja takiego języka nie uznaję. Każda rzecz, którą rozpatruje dany człowiek, ja czy państwo, rozpatrujmy na zasadzie nie czy powinnam być, bo powinniśmy to iść do kościoła. Natomiast pani ma rozpatrywać i tak nas nauczono, że powinniśmy w niedzielę pójść do kościoła. A my tutaj w programach rozpatrujemy rzecz na zasadzie, czy chcę być. Jeżeli pani zada sobie tego rodzaju pytanie, czy ja chcę być z Jarkiem, to niezależnie od tego, jakie jest wasze małżeństwo, pani z nim będzie lub nie. I ma pani podstawowe, pierwsze odpowiedź na pytanie. To jest słowo, o których bardzo często mówiłem. Ktoś, kto idzie przez życie słowami powinnam, muszę, jestem zmuszona, oznacza, że idzie jak niewolnik w życiu. Powinnam, to tak obraca ktoś, kto nie chce tam robić, nie chce tego robić. Ktoś, kto jest do tego przymuszony, komuś, kto jest to nakazane, ktoś, kto czuje powinność zrobić tego. Nie, powinności zostawmy święte. Dlatego jeszcze raz, pani Marto, nie będę kart rozkładał, czy pani powinna być w tym związku, czy nie, tylko pani powinna zapytać siebie, czy pani chce być w tym związku. I wtedy jest to dobre pytanie. Następny SMS, Maria Roman.
Jakie ma zamiary wobec mnie Roman? Pani Maria pyta. Powiem pani tak, pani Mario, pan Roman chciałby się z panią ożenić wręcz. Bo tutaj pokażę państwu, jak to karty. No wezmę sobie tutaj długopisik. Wezmę sobie tutaj długopisik i pokażę państwu tak. Podchodzi ta karta z pewnego rodzaju dystansem. Jest to sytuacja, w której się znajduje i stąd wypłynął SMS. Stąd, że daje, nie daje, jest pewnego rodzaju taki kompromis, na który on idzie. Natomiast tutaj są karty, które mówią, że chłopak rzeczywiście się stara. Stara się udowodnić swoją rację, ma typ charakteru, który lubi wchodzić w spory, czasami podnosi głos, lubi dużo zamieszania wokół siebie. I ta karta mówi o szybkim zburzeniu, prawda? I można by było powiedzieć, będę o tym mówił jutro, ale no tu akurat przy tym powiem trochę. Można by było powiedzieć, że zburzenie tej sytuacji, w której oni są, jest czymś złym. Nie. Nie. Ja jeszcze raz powtarzam, nie. Bo zburzenie sytuacji statycznej, jeżeli mamy podział statyczna i bierna, prawda, oznacza, że zacznie się ruch. I teraz następne karty pokażą, że w którą stronę ten ruch pójdzie. I karty mówią, że znajdziecie swoje, powiedziałbym, swoją taką własną formę przekazu, znajdziecie własny taki kamień filozoficzny w związku i rzeczywiście karty mówią, że będziecie się cieszyć na jakimś weselu, cieszyć i że ten związek skonsumujecie. Natomiast mówię, chciałem zwrócić uwagę na tą sytuację, bo ta sytuacja mówi o szybkim zburzeniu obecnej sytuacji, ale sytuacji, która pani nie odpowiada, a pani pyta, czy tak długo jeszcze to będzie, czy będziemy tak długo bawić się w kotka i myszkę na zasadzie trochę dałem, trochę nie dałem, trochę dałem, trochę nie dałem. I zburzenie w kotka i myszkę, ona od razu wrzuca w cesarzowa. Cesarzowa zawsze jest aktywna. Cesarzowa nigdy nie przebiega biernie. Bidą jest, jeżeli cesarzowa staje się kapłanką. Wtedy nie żyje własnym życiem. Wtedy robi się pustelnicza, robi się zgryźliwa dookoła. Natomiast cesarzowa sama w sobie jest zawsze bardzo pięknym człowiekiem, człowiekiem czynnym, człowiekiem, który biegnie do przodu. Człowiekiem na cesarzowe bardzo przyjemnie się patrzy, bo one idą i ze sobą ciągną całą piękną energię danego człowieka. I cesarzowa tu oznacza energię twórczą, która kończy się weselem. Jak najbardziej. Zapraszam na przerwę. Jestem państwa po przerwie. Ja nazywam się Rodin, jestem wróżbitą. Zapraszam państwa. Jeszcze mamy pół godziny, trochę więcej naszego programu na dzisiaj. Zapraszam też na 9:30 na jutro. Jutro będę więcej uwagi zwracał na karty. Dzisiaj też trochę. A jutro będę mówił więcej o kartach. Będę mówił o kartach, w jaki sposób one przedstawiają sytuację, tak jak tutaj. W jaki sposób one mówią o tym, w jaki sposób zatrzymują, w jaki sposób należałoby je no, trochę... należałoby do nich podchodzić. 0700 483 043, to jest telefon tutaj do mnie, gwiazdka 720 81 71, to jest drugi telefon, pierwszy z telefonów stacjonarnych, drugi z komórkowych, 00 48 22 523 20 32, to jest telefon z zagranicy. Państwo, którzy chcą wysłać jeszcze SMS-y pytania drogą SMS-ową, należy wpisać treść na samym początku EZ, a później treść pytania do moich kart. I takiego SMS-a należy wysłać na numer 73212. Justyna, jestem od miesiąca w związku z Markiem. Niestety dzieli nas 300 km. Czy uda nam się ten związek? Powiem tak, pani Justynko, karty mówią,
że pomimo rozłąki wam się uda ten związek. Wam się uda. Jest to kwestia też zmiany pracy, zmiany środowiska. Mama trochę pomoże. Uda się. Jaki wpływ mają Władysława i Kasia na moje życie? Czy życzą mi źle? Ewa 84. Spójrzcie Państwo. Dzisiaj mówiłem o wpływach, że sytuacje są statyczne. Spójrzcie, dwójka mieczy. Osoba siedzi, dwa miecze na piersi skrzyżowane. Czy ona idzie do kogoś? Nie. Ona nie idzie do kogoś. Ta osoba siedzi już nawet, nie znając się na kartach, ta osoba siedzi. Druga osoba, która przedstawia wewnętrzne pragnienie jednej z osób, czy ona ją widzi, czy ona chce? Nie wie. Nie chce iść. Ona siedzi, ona nie idzie. Trzecia karta na zewnątrz mogłaby sugerować, że w jakiś sposób mogłaby ta osoba wpłynąć na panią, ale chcę pani powiedzieć, że to jest tylko jeżeli na ścianie napiszemy słowo biegnę, to wcale nie oznacza, że ta ściana biegnie, prawda? I to jest taka pozycja tej osoby, że ta osoba może przejmować pozycję, że wpływa, natomiast ona nie wpływa. Ani jedna, ani druga osoba w żaden sposób nie wykonuje kompletnie żadnego ruchu na pani osoby. Albo w pani kierunku. Natomiast czy może wpływać? Oczywiście, że może. To też już mamy. Pani Wanda. Czy rozwinie się moja znajomość z Edwardem? Pani Wando, powiem tak. Ona będzie się rozwijała i zamykała jak nocny kwiat. To jest mogłaby się rozwinąć, natomiast nie rozwinie się. Natomiast nie, no niestety nie rozwinie się, pani Wanda. Mam na imię Małgorzata i chcę się dowiedzieć, czy poprawi się moja sytuacja finansowa. Tak, ta sytuacja się ustabilizuje. Ustabilizuje i pani ją opanuje. Co to oznacza? To oznacza, że to może powiem inaczej. To wcale nie musi oznaczać, że na przykład znikną długi albo zobowiązania, ale to oznacza, że pani będzie już nad nimi panować, że będzie pani miała, mogła iść według określonego planu. Ale tak, wtedy, ale poprawi się. Poprawi się na tyle, że będzie ona stabilna. Czy moje życie partnerskie ulegnie rozpadowi, czy poprawi się na lepsze? Marzyna Tomasz. Tak. Rozpadnie się. Rozpadnie się. Już w tej chwili pani podejrzewa pana
pana Tomasza o to, że ma jakąś kobietę. Tak rzeczywiście jest. Ten pan wnosi kobietę do państwa związku, natomiast nie wnosi czynnego związku. Wnosi kobietę na tej zasadzie, że coś się pomiędzy nimi zadziało. Być może kiedyś się zadziało, jakieś zobowiązania powstały i ta kobieta czeka. Natomiast no, pani podejrzewa, że on ma po prostu romans, ten romans jest czynny. Podejrzewa pani jego zdradę. On wysnuwa karty, no nie wierzysz, natomiast no, tu karty mówią, że już w lipcu powstanie swojego rodzaju, powiedziałbym, pierwsze postawienie sprawy na ostrzu noża. Później się to jakoś troszeczkę wyłagodzi, natomiast chora pamięć pozostanie. To jest na zasadzie takiej, że tak jakby pani próbowała udowodnić. Natomiast no, jeszcze raz pani powtarzam, kobieta jest, w związku nie. Oni nawet nie rozmawiają rzeczywiście w tle, czyli ktoś, no jakiś związek być może kiedyś były, jakieś relacje kiedyś być może były z tą kobietą. Ta kobieta rzeczywiście jest sama i ta kobieta czeka na swoją własną szansę. Natomiast ten mężczyzna, pomimo tego, że wnosi, on nie utrzymuje. Ona jest bierna, bo ona jest czekająca. Przy stawianiu kart, jeżeli stawiamy komuś karty, pamiętajmy o tym, że spójrzmy na to, na co zwróciłem przed chwilą uwagę. Czy jeżeli ktoś wprowadza kobietę do związku, to wcale nie znaczy, że on zdradza. On kobietę może wprowadzać do związku, kobietę, która czeka, na przykład królową denaru, która czeka, ale ona na przykład może w rozwinięciu czekać na pieniądze albo na alimenty. Ona może czekać na awans, ona może być i oczekiwać i być treścią jego myśli, jakichś na przykład myśli zawodowych. Niekoniecznie musi być to związek, ale jest to coś biernego i coś, co łączyło to jakieś, powiedziałbym, jakieś relacje, ale te relacje, one są bierne, one nie są czynne. Dlatego bądźmy ostrożni w faworyzowaniu wyroków, wstawiając karty, że tak, ten mężczyzna ma kobietę, bo on nie ma tej kobiety. Jeżeli jest w strukturze jego obejścia, to ta kobieta nie ma wpływu na niego, ona ma wpływu, bo ona ma zamkniętą energię własną. Musicie to pamiętać, bo stawiając komuś karty, można bardzo łatwo pomylić taką podstawową zależność i kogoś bardzo mocno zranić na przykład. Ale mamy połączenie. Halo? Tak, słucham. Dobry wieczór, pozdrawiam pana serdecznie. Dobry Mam wieczór. Na imię Jadwiga. Czy mogłabym się dowiedzieć, co mnie czeka w przyszłości? Co konkretnie panią interesuje? No czy w ogóle kiedyś będę pracować? No w ogóle jak to będzie szło? Choroby jakieś? Nie, to takie opowieści dziwnej treści to nie w tym programie. Co panią interesuje? Czy w ogóle będę pracować? Czy będzie pani pracować, tak? Tak. Powiem pani tak, jeżeli tak, to krótko, dorywczo. Dorywczo? Tak, i raczej praca przy domu albo w domu. Aha. Czy jakieś choroby? Ale co choroby? Jest pani urocza, pani Jadziu. Czy jakieś choroby? A co pani? Jakieś choroby mnie spotkają, no nie wiem. A co no. Pani, chodzi po lesie i grzyby zbiera? Czy może jakiegoś grzyba? No panie, tak mi się pani skojarzyła, jakby pani chodziła po lesie, miała taki patyczek. Co to jest za grzyb tutaj? No. Nie, 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 nie. Nie można tak. Proszę pytać jakoś. Czy jakieś choroby przypełzną? Przypełzną. Czy będą przy mnie jakieś? No ja nie wiem. Jak no co? No trzeba się zastanowić, zanim podniesie się słuchawkę. Pytać. Pani Jadziu. Co mnie czeka? No co mnie czeka? No. Nie ma takiego. Co panią czeka? Życie. Będzie pani oddychać raz za razem. No ale jakie to życie? Fajne. No bym chciała troszeczkę, no w 3 latach najbliższych. Ale co by pani chciała, no? No co mnie czeka? Czy dobrze, czy źle? No właśnie. Dobrze. Nie. Dobrze, dobrze, dobrze. Coś jeszcze, pani Jadziu? Czy moja córka w ogóle będzie w biurze pracować? W ogóle? Czy
czy dostanie w biurze. Proszę pani, ona tylko w biurze może pracować. Tylko? Tak. Ona tylko jako urzędnik może pracować. I będzie pracować? I będzie pracować jako urzędnik. Będzie dobrym urzędnikiem. W najbliższym czasie? Do roku czasu, karty mówią. Do roku czasu? Tak. Aha. No i widzi pani, już mamy jakieś fajne pytanie. No właśnie to. No, co tam tutaj sobie jeszcze myślę? Co tu jeszcze? Co tu jeszcze? Może jeszcze jednego grzybeczka? Znowu pani chodzi po lesie i to z tym... No. Czy w ogóle będzie jakieś miejsce zamieszkania? W ogóle będzie. Nie ma pytań w ogóle. Czy będzie zamieszkanie jakieś? Co będzie? Pani Jadziu, no... No nie pomogę pani, ale to trzeba zadawać bardzo konkretne pytania. Czy będzie jakieś zamiana mieszkania? U pani, czy będzie zmiana lub zamiana mieszkania, tak? Tak. Powiem pani tak, w przyszłym roku taka decyzja rzeczywiście będzie pani zmuszona do podjęcia takiej decyzji, ale dopiero będzie za rok. Za rok? Tak. Ale to będzie korzyść na lepsze czy na gorsze? Powiedziałbym, że chyba na gorsze. Na gorsze? Tak, tu karty mówią, że za rok czasu i jeszcze pani będzie chciała przesunąć tą decyzję. Tak. I te przesunięcie decyzji będzie dla pani niekorzystne. Niekorzystne? Mhm. Trzeba by dzwonić za rok czasu, no i będziemy kłaść karty. Za rok czasu w lipcu karty mówią. Dobrze, dziękuję wtedy bardzo. Proszę bardzo, pani Jadziu, dobranoc. No, pośmieliśmy się trochę. Te już mamy. Witam Anka, 55, wróżbito. Czy mnie znajdzie mądry mężczyzna i mnie pokocha, a ja jego. Pozdrawiam. Proszę na wizji. Chcę pani, żeby pani Aniu znalazł na wizji ten wróżbit, ten? Hop. Czy mnie znajdzie? Znajdzie. Czy pokocha? Na swój sposób pokocha. Karty mówią to, że to będzie taka bardzo dość szybka powiedziałbym, dość szybkie wejście w relację. Będzie to ktoś z przeszłości, kogo pani już zna, jakaś taka znajomość, ale tak. Mirek Ela, czy ten związek ma szansę zostać? Czy ta kobieta jest w stanie urodzić mi dzieci? Dziękuję. Mirek, rozbiłeś mnie na dwie równe części. Czy ta kobieta będzie w stanie urodzić dzieci? No pytanie jest zasadnicze. Ja wiem, że takie priorytety są. Fajnie. Dobrze, panie Mirku, że w zęby nie zaglądamy. Powiem panu tak, czy pan ten związek ma szansę zaistnieć? On nie ma szans. Od tego zacznijmy, że on po prostu nie ma szans zaistnieć, ten związek. Natomiast no, drugie pytanie wyklucza się same w sobie. Czy będę zadowolona z pracy we Włoszech? Pyta pani Tereska. Oj, boi się pani. Ogólnie będzie pani zadowolona z pracy we Włoszech. Będzie ona nagle przerwana, ta praca, ale będzie pani przez pierwsze jakieś 4 tygodnie będzie takie niezadowolenie, a później będzie już okej. Jaka przyszłość czeka mnie z Adamem? Pyta Marta. Mm.
Powiem pani tak, pani Marto, jaka przyszłość, trudno mi powiedzieć, natomiast trudno mi powiedzieć, bo wasz związek zostanie rozdzielony poprzez wyjazd. I on zostanie, wasze relacje zostaną w jakiś sposób zatrzymane. Natomiast na dzień dzisiejszy te relacje same w sobie są określane przez karty jako relacje bardziej znajomości, aniżeli relacje bardziej partnerskie. To jest tak, że ten mężczyzna jakoś tak nie do końca potrafi się określić, czego on chce w pani kierunku. Tu karty mówią, że on nie do końca panią widzi. Natomiast no, mówię, który z was wyjedzie? Pani Zosia pyta, czy mimo trudności małżeńskich będziemy dalej razem. Będziecie. Stan zawieszenia, ale powiem tak, będziecie. Pomimo tego, że ten związek będzie bardzo niestabilny, to silne podstawy tego związku mówią o tym, że ten związek jest trudny do rozerwania. Tak, będziecie. Będziecie. Będziecie dalej razem. No, mamy już ostatnią kartkę. Elżbieta, jestem wdowa, matka dwójki dzieci. Czy będę mogła jeszcze ułożyć sobie życie? Może z Mirkiem, 78. Powiem tak, pani Elu, karty mówią, że będzie trudno. Karty mówią, że będzie trudno sobie ułożyć pani życie w taki sposób, jakby pani chciała. Ogólnie mówią, że ułoży sobie pani życie, natomiast ono będzie życiem, jakby to pani powiedzieć, będzie trudnym życiem. Ono nie będzie łatwym życiem, ono będzie życiem, będzie pani miała taki... Widzę panią jako kobietę o dużej dawce samotności, nawet będąc w związku. I to nie będzie łatwy związek. Magdalena, poznałem przez internet Janusza, 36 lat. Mamy się spotkać w najbliższą niedzielę, czy dojdzie do spotkania? Jasne, że dojdzie. Dojdzie. Dojdzie do spotkania, później on się zamknie i przestanie się odzywać na jakiś czas. Ale wszystko na dobrej drodze. Co będzie z moim związkiem? Nie bardzo rozumiem pytanie. Co mnie czeka w najbliższej przyszłości w kwestii uczuciowej? To są takie pytania bardzo, bardzo... bardzo, no, bardzo ogólne, bo to jest tak, że co mnie czeka w kwestii uczuciowej, to jest takie pytanie, tak jak pani zapytała, co mnie czeka, no. No, ja nie umiem po prostu na takie pytanie, bo to mi jest naprawdę trudno dobrać jakikolwiek rozkład. Może przemyślę to na po przerwie odpowiem, na którą państwa zapraszam. Jestem człowiekiem, który kładzie karty, który wróży i jeszcze raz wróży. Od dawna byli wróżyci na tym świecie, były wróżki. Szliśmy
gdzieś pomiędzy wszystkimi innymi zdarzeniami mówiliśmy o świecie, który jest, który był, który jest, który będzie. Dawaliśmy nadzieję i ją żeśmy odbierali. Mieliśmy w życiu naszą, mieliśmy władzę, a także tą władzę nam bardzo często odbierano, paląc nas na stosie. Dzisiaj może jest dobry czas dla wróżek. Możemy występować, wróżbitów oczywiście, w telewizji. Możemy z Państwem rozmawiać, możemy śmiać się. Aczkolwiek jest to jeszcze zawód bardzo, bardzo kontrowersyjny, bardzo ukryty. Bardzo taki, powiedziałbym, do którego ciężko jest się przyzwyczaić. Mówiłem dzisiaj o tym, w jaki sposób ruszyć z miejsca, w jaki sposób skorzystać z podstawowej wiedzy, którą mamy w sobie samym, w jaki sposób uruchomić tę wiedzę. Mówiłem dzisiaj o tym, że z samego rana, jak jutro wstaniemy, zróbmy tylko jedno. Podzielmy ten świat na dwa. Pierwszym światem, skoro idziemy do pracy, to zróbmy tak, że to my jesteśmy energią, podzielmy świat na energię czynną i na energię bierną. Skoro idziemy do pracy, to stosujmy przez jakiś czas ten podstawowy podział. Ten podział, który mówi, ja idę do pracy, praca jest tutaj jako energia statyczna. Ja jestem w pracy, ja wychodzę z tej pracy. W pracy możemy podzielić, ja jestem w danej sytuacji, ja nie jestem w danej sytuacji. Możemy podzielić, że sytuacje zawsze są statyczne. Wracając do pracy, idziemy do domu. Jeżeli będziemy dalej pamiętali taką naszą mantrę, będziemy powtarzali sobie samemu, że to jest praca. Ja jestem energią czynną, czyli praca jest energią bierną. Ona jest statyczna, ona zostaje. Ja jestem energią czynną, ja się poruszam. Ja tworzę rzeczywistość, ja idę dalej. To oznacza, że wszystko, co przed nami, będzie energią statyczną. My sami jedyni będziemy energią czynną. Będziemy tworzyć rzeczywistość. Oczywiście, że spotykając ludzi, ci ludzie w ich własnych światach, jeżeli mają taką świadomość, my dla nich będziemy bierni, ale oni dla nas też będą bierni. To jest taka podstawowa zależność. Wiele rzeczy, które nam dokucza, jeżeli rozłamiemy na pół, to zobaczymy też tę energię. Energię bierną i energię czynną. Energię, która popycha nas i energię, która nas zatrzymuje. Pamiętajmy przy tym, że jeśli rozłamiemy wszystko, co nas otacza, to będziemy wiedzieli jedno, że to, co dobre, zawsze jest silniejsze. To będziemy wiedzieli, że energia, którą poruszamy, jest energią zawsze dobrą. Jeśli jakaś energia nas porusza, to niekoniecznie dla nas dobrze wpływa. Taką energię też, która do nas przychodzi i nas porusza, my możemy też podzielić, rozbić ją na dwa, czy to ona jest dobra, czy nie, czy ja mogę coś zrobić, bo jeżeli decyduję się coś robić, to coś zmienia. Wielokrotnie spotykając się z Państwem, wielokrotnie kładąc karty, namawiam też bardzo często Państwa do tego, żeby zderzać się z rzeczywistością, żeby zderzać się z prawdą. Prawda nas nie oszuka. Prawda zawsze nas postawi na nogi. Prawda zawsze, nawet w sytuacji, w której na dzień dzisiejszy wydaje nam się, że to jest klęska, to prawdy zawsze się chwycimy zaraz później. Prawdę, którą niesiemy w sobie, ona oznacza zawsze wyzwolenie. Nawet jeżeli mamy się, prawdą jest, że idziemy w jakimś kierunku, a tam jest tylko mur, a my o tym nie wiemy, to jeżeli nabijemy sobie guza, to przestaniemy tworzyć sztuczną rzeczywistość. I tak
z wieloma pytaniami, z którymi przychodzicie do wróżbity, przychodzicie do wróżki, możecie sami się zmierzyć. Czasami zadajemy pytanie, czy mogę coś zrobić? Czasami zadajemy pytanie, co zrobić? Czasami na przykład pokładamy uczucia w drugim człowieku i ten człowiek może w ogóle o tym nie wiedzieć, że właśnie to robimy, że właśnie pokładamy te uczucia w drugim człowieku. Co więcej, dobrze nawet, jeżeli w pewnym momencie możemy zacząć się bać, że ktoś może nas zacząć uważać za kogoś na przykład niepoczytalnego. No dobrze, bo jeżeli świat jest zamknięty w nas samych, nie jest odbity w rzeczywistości, to ten świat do końca nie wiadomo jaki jest. Tego świata nie można przełamać. Dlatego pamiętajmy, że tak jak w fizyce, wszystko co istnieje, przez fizyków uznane, da się rozpołowić. Aż do tego jednego ładunku elektrycznego, który nazywa się właśnie atomem stworzenia, właśnie nazywa się tą iskrą Bożą, właściwie nie atom, bo atom też można rozbić, tą iskrą Bożą, tym pierwiastkiem stworzenia. I my sami też winniśmy rozbijać nasze życie, bo to potwierdzi i to pozwoli wam stworzyć najpiękniejszą ezoterykę, która może mogła kiedykolwiek powstać. To pozwoli z was samych stworzyć najpiękniejszych ludzi, jacy kiedykolwiek stąpali na tej ziemi. To pozwoli też w pewnym momencie stworzyć świat bardzo estetyczny, świat, w którym idziecie z dystansem, ale idziecie z dystansem. To pozwoli dotrzeć do największych głębin waszych świadomości, waszych podświadomości. To pozwoli wreszcie wam w sposób uczciwy rozmawiać z Najwyższym i nie tylko prosić, ale i rozmawiać. Nie tylko kazać mu patrzeć, ale także mu pokazywać na przykład coś fajnego, coś dobrego. Nie tylko, powiedziałbym, zauważać, że on jest wtedy, kiedy jest nam źle, ale także wtedy, kiedy jest nam dobrze. To jest, powiedziałbym, taki wyższy poziom nas samych. Ale wtedy tylko tak będzie, jeśli rozbijemy coś na dwa. Jeśli coś nam nie wychodzi i mamy problem, rozbijmy go na dwa. Czyńmy rozbijanie lub przełamywanie naszego świata dotąd, aż będziemy mogli poczynić energię własną jako energię czynną. I wtedy zaczniemy coś budować. Wtedy nie będziemy mieli poczucia winy. Wtedy, jeśli podejdziemy do problemu, że jest 100 ton do wrzucenia gdzieś, do przerzucenia z miejsca na miejsce, to nigdy go nie przerzucimy, bo to za dużo dla nas. Ale jeżeli podejdziemy do tego, że w każdy dzień będę przynosić po dwa węgielki, to z całą pewnością minie trochę czasu, a przeniesiemy całe 100 ton na drugie miejsce. I nie będzie to stanowić dla nas wielkiego wyzwania. Ktoś kiedyś powiedział, jak zjeść słonia. Ktoś kiedyś odpowiedział, łyżeczką. I tak jest w naszym życiu. Jak skonsumować nasze życie powolutku, smakując je, rozbijając na połowę, ustanawiając to, co jest czynne, a co jest bierne. Pamiętajmy, my jesteśmy zawsze czynni. Dobro w naszym życiu jest zawsze czynne. Bóg w naszym życiu jest zawsze czynny, On jest zawsze obecny. Jakkolwiek by nie nazwać Boga, czy energią, czy czymś wyższym, czymś całym panującym nad nami, On zawsze jest energią dającą, On zawsze jest energią dobrą, On zawsze jest energią, która przy nas jest.